Czy zauważyłeś już, że twoi aniołowie stróże są dumni z twoich ostatnich działań? Są głęboko pod wrażeniem twoich ostatnich osiągnięć i chcieliby wynagrodzić cię wiadomością, która zapowiada przyszłe wydarzenia. Twój najbliższy krąg znajomych ostatnio zajmował się rozmawianiem o tobie. Może to brzmieć zaskakująco, ale dyskutowali oni o twojej decyzji, aby samodzielnie przejąć kontrolę nad sytuacją. Aniołowie wspominają, że wykazałeś niezwykłą determinację w osiąganiu celów i sukcesów w ostatnim czasie. Twój ostry fokus i osiągnięcia imponują wszystkim wokół ciebie, włączając w to tę grupę. Ostatnio ich rozmowy krążyły głównie wokół ciebie, zwłaszcza w odniesieniu do konkretnej sytuacji. Są ciekawi źródła tej determinacji, ponieważ twoje działania mówią głośniej niż słowa. Faktem jest, że w ostatnich tygodniach wykazałeś szczególną iskrę, czy to motywację, czy inspirację. Coś cię napędzało do osiągnięcia znaczących rzeczy. Twoi przyjaciele są naprawdę pod wrażeniem i zastanawiają się, jak utrzymujesz ten poziom determinacji. Jedno z twoich znajomych wydaje się rozwijać zainteresowanie tobą, choć są niepewni, jak radzić sobie z tymi ostatnio odkrytymi uczuciami. Jednak zanim zagłębimy się w znaczące wydarzenie w przyszłości, porozmawiajmy o znakach synchroniczności. Konkretnie, w tym filmie są trzy znaki głęboko związane z twoją życiową podróżą. Zdecydowanie polecamy obejrzenie całego filmu, ponieważ ta wiadomość od twoich aniołów stróżów staje się bardziej zrozumiała, gdy uwzględni się te trzy znaki. To także otworzy drzwi do błogosławieństw od wszechświata. Teraz przejdźmy dalej. Konkretna grupa osób ostatnio rozmawiała o tobie. Są to bliscy przyjaciele, choć trudno jest ich wyliczyć. Ci przyjaciele bardzo się tobą martwią i tylko kwestią czasu jest, kiedy skorzystasz z ich wielkiego gestu. Powtarzam, to może być zaskakujące, ale ta grupa dyskutowała o twoim wyborze przejęcia kontroli nad sytuacją samodzielnie. Ktoś w tej grupie zastanawia się, czy jest w tobie coś więcej niż się wydaje. Żądaj sobie pytanie. Czy ostatnio odczuwałeś szczególną motywację? Czy czujesz, że masz wystarczającą determinację, by iść naprzód i osiągnąć sukces? W większości przypadków jest to próba wszechświata, aby pomóc ci w trudnych chwilach. Powód, dla którego twoi aniołowie stróże chcą podzielić się tą wizją z tobą, to fakt, że może to prowadzić do znaczących zwrotów akcji w twoim życiu. Ktoś z tej grupy przyjaciół, która rozmawia o tobie, może odegrać istotną rolę w przyszłych wydarzeniach. Dlatego warto mentalnie przygotować się, aby nie zostać zaskoczonym. Zazwyczaj twoi aniołowie stróże woleliby, abyś sam odkrył rzeczy, ale są chwile, kiedy mogą zaoferować pomoc, i wybrali ten moment, aby podzielić się informacjami, które mogą pomóc ci osiągnąć sukces w niedalekiej przyszłości. Nadchodzi wielka okazja, a to bezpośredni efekt twojej ciężkiej pracy w ostatnich miesiącach. Możesz czuć, że twoje działania nie miały wielkiego wpływu, ale twoi aniołowie stróże chcą, abyś wiedział, że zbudowałeś solidne fundamenty dla swojego szczęścia dzięki swojej wyjątkowej etyce pracy. To przynosi nas do pierwszego znaku w filmie – kolorowy motyl. Motyl symbolizuje transformację i przemianę. Motyle to delikatne i łagodne istoty, a zauważenie motyla o nietypowych kolorach jest obiecującym znakiem, ponieważ zwykle poprzedza szczęśliwe wydarzenia. Ponadto w niektórych kulturach motyle uważane są za dusze bliskich zmarłych. Bez względu na to,
Motyl jest dla ciebie szczęśliwym znakiem i symbolizuje twoją niedawną przemianę. Podobnie jak piękne skrzydła motyla mogą przyciągać uwagę większości ludzi. Udało ci się przyciągnąć uwagę swoich przyjaciół. Motyl przypomina także o ważności wykonywania rzeczy spokojnie i we własnym tempie. Kiedy motyl przelatuje ci przez drogę, warto zwrócić uwagę, jak leci. Zauważysz, że chociaż nie leci szybko, to motyle podążają własnym tempem. Znów przypomina to sposób, w jaki zrobiłeś wrażenie na ludziach wokół ciebie. Znalazłeś swój rytm, co sprawiło, że ludzie zaczęli rozmawiać o tobie. Motyl również przypomina o ważności wykonywania rzeczy z umiarem i we własnym tempie. Kiedy motyl przechodzi przez twoją drogę, warto zwrócić uwagę, jakie tempo przyjmuje. Zauważysz, że choć nie jest to szybkie tempo, motyle podążają swoim własnym rytmem. Warto zwrócić uwagę na to, że podobnie jak ty, zrobiłeś wrażenie na innych swoim rytmem i sposobem działania. Twój rytm i postęp przyciągnęły uwagę innych, włącznie z tą grupą. Wkrótce rozmowy twoich przyjaciół przestaną kręcić się wokół ciebie, a zaczną skupiać się na rozmawianiu z tobą. Jeden z nich zacznie przyglądać się tobie bardziej niż inni. To osoba, która ma uczucia do ciebie i potencjał do pozytywnego wpływu na twoje życie. Dlatego przejdźmy teraz do drugiego znaku synchroniczności – skórzany dziennik. W dzisiejszych czasach niewielu ludzi prowadzi fizyczne dzienniki, zwłaszcza kiedy mogą po prostu zapisywać swoje myśli na komputerze. W rzeczywistości większość osób, które chcą prowadzić dziennik, wybiera swoje smartfony do tego celu. Niemniej jednak, nawet jeśli prowadzenie fizycznego dziennika jest dzisiaj rzadkie, twoi aniołowie stróże nadal sugerują, abyś zapisywał swoje myśli, ilekroć to możliwe. Możesz wybrać metodę, która ci najbardziej odpowiada. Ważne jest tylko, żebyś miał kanał do swoich myśli. Może nie zdajesz sobie sprawy, ale niektóre z twoich najjaśniejszych pomysłów pojawią się w dzienniku. Skórzany dziennik służy jako symbol pamięci i przypomnienia, żeby od czasu do czasu zapisywać rzeczy. Twoi aniołowie stróże mają dla ciebie wiadomość. Czy zdajesz sobie sprawę, jak wiele błogosławieństw czeka cię w nadchodzących miesiącach? Upewnij się, że jesteś czujny na wszystkie możliwości, bo to one kształtować będą twoje życie w przyszłych latach. Co ważniejsze, kontynuuj to, co robisz. Byłeś błogosławieństwem dla innych, a twoja ciężka praca wkrótce przyniesie owoce. Ta grupa przyjaciół w końcu wpadnie na pomysł, aby zjednoczyć się, aby dać ci coś wyjątkowego. Czy to w formie prezentu fizycznego, czy możliwości zawodowej. Nie ma wątpliwości, że ten wielki gest posłuży jako katalizator twojego szczęścia i dobrobytu ogólnego. Teraz przyszedł czas na ostatni znak w filmie – złota pajęczyna. Możesz nie zdawać sobie sprawy, ale w pajęczynie jest o wiele więcej, niż się wydaje. Symbolizuje ona równowagę i harmonię, a każdy, kto ceni sobie wzornictwo wizualne, znajdzie pajęczyny fascynujące. W twoim przypadku możesz natknąć się na pajęczynę o nietypowych kolorach. Jest to znak od wszechświata, że nadchodzą duże zmiany. Na szczęście wszystkie te zmiany są pozytywne i dają ci możliwość dostosowania i ulepszenia swojego życia. To kończy wiadomość od twoich aniołów stróżów. Chcielibyśmy zakończyć modlitwą za ciebie. Panie, w tym momencie refleksji i wdzięczności przedstawiamy ci ich podróż. Prosimy, abyś nadal prowadził ich tym szlakiem transformacji i inspiracji. Błogosław ich mądrością,
aby rozpoznawali znaki, które kładziesz w ich życiach, siłą, aby kontynuowali swoją podróż i odwagą, aby przyjęli nadchodzące możliwości. Niech wsparcie ich przyjaciół będzie źródłem radości i spełnienia, a ten, kto kryje szczególne uczucia w swoim sercu, odnajdzie odwagę, aby je wyrazić, kiedy nadejdzie odpowiedni moment. Daj im jasność w rozpoznawaniu ukrytych błogosławieństw i cierpliwość, aby pozwolić na rozwinięcie się ich życiowej opowieści zgodnie z Twoją boską mądrością. Panie, ufamy Twojej łasce i odnajdujemy w niej nadzieję. Przypominaj nam, że niepewność jest częścią życia i nie ma powodu do obaw, o ile idziemy z pewnością siebie. Zawsze będą możliwości osiągnięcia sukcesu. Wszechświat ma dla Ciebie wielkie plany. Wpisz 11 jedenastek, aby przyjąć tę wiadomość i zawarte w niej błogosławieństwa. Pozostaw pozytywną wiadomość dla tych, którzy mogą potrzebować dzisiaj wsparcia. Wspólnie podniesiemy się nawzajem i wywołamy falę dobrej energii. Chcielibyśmy również podzielić się dodatkową wiadomością, dostosowaną do czasu, od aniołów do Ciebie. Ważne jest, aby ją usłyszeć dzisiaj, ponieważ coś lub ktoś wydaje się blokować Cię przed otrzymaniem tej ważnej wiadomości. Możesz przegapić wiele wiadomości, które Wszechświat do Ciebie kierował. Na szczęście te wiadomości nadal są dostępne na naszym kanale. Obejrzyj wszystkie filmy, jakie możesz, i odkryj wiadomości, które przegapiłeś. Pozwól, by te słowa rezonowały w Twoim duchu. Pamiętaj, że jesteś kochany i chroniony przez Wszechświat. Pozostaw pozytywną wiadomość dla tych, którzy potrzebują dzisiaj wsparcia. Wspólnie podniesiemy się nawzajem i stworzymy falę dobrej energii. Niech Bóg i Wszechświat prowadzą nas do pokoju, wiary i pociechy. Amen.